Gość poranka. Katarzyna Kosińska, witam, zapraszam na audycję Gość Poranka. Dzisiaj w naszym studiu jest pan Krzysztof Bieńkowski, kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, szczęść Boże, witam państwa. Jest pan w naszym studiu po raz pierwszy, dlatego chciałabym, żeby powiedział pan kilka słów o sobie. Czy od dawna pracuje pan w administracji? Może kilka słów o swoim życiu prywatnym? No, jeśli chodzi o mnie, to są moje pierwsze kroki w administracji. Byłem wcześniej nauczycielem w liceum ogólnokształcącym imienia Ken w Przasnyszu i byłem też pedagogiem tam w tym liceum, a jeśli chodzi o sprawy takie samorządowe i związane z administracją, to trzecią kadencję jestem radnym Rady Powiatu Przasnyskiego, byłem też przewodniczącym Rady Powiatu. To są takie... Taka moja ścieżka, powiedzmy, kariery zawodowej. A zainteresowania? Jest czas w ogóle na zainteresowania? No teraz jest coraz mniej tego czasu oczywiście, ale jeśli chodzi o zainteresowania, zawsze interesowała mnie polityka, później też ekonomia, podróże. Coraz mniej tego czasu na te podróże, ale faktycznie to są takie moje pasje, geografia właśnie związane z podróżami, z poznawaniem innych krajów, kultury. Powiedział pan, że pracował jako nauczyciel. Czy tęskni pan do tej pracy nauczyciela, z której musiał pan tymczasowo zrezygnować z powodu służbowych obowiązków? No tak, musiałem zrezygnować. Nad tym boleję, że nie mam tego kontaktu z młodymi ludźmi, bo w mojej szkole bardzo fajna była atmosfera i uczniowie dawali takiego powera, że tak powiem. No młodość jednak ma to do siebie, że jest bardzo taka energiczna i radosna i tego mi brakuje trochę. Zawsze jak się spotykam z młodymi, to mi się przypominają te czasy, kiedy z nimi tam trochę żartowałem, szalałem i pracowałem w ten sposób. Także tego mi trochę brakuje. Ale trzeba się realizować też w innych zadaniach, rozwijać. To nie jest tak, że ja tutaj jestem za karę. Tak chciałem sprawować tą funkcję i mam nadzieję, że będę tutaj też się rozwijał i dobrze sprawował tą służbę. My tego panu życzymy. Wszystkiego dobrego na tym nowym stanowisku. W piątek pod starostwem powiatowym stał bus Rodzina 500+. Czy to jakaś nowa kampania informacyjna? Jaki był w ogóle cel tego? Pani premier Beata Szydło zaproponowała taką kampanię informacyjną w tych pierwszych 3 miesiącach funkcjonowania programu, kiedy mieszkańcy mogą składać te wnioski w dowolnym terminie w ciągu 3 miesięcy, bez względu na to, kiedy złożą, to i tak dostaną wyrównanie od 1 kwietnia. I my, jako urzędy wojewódzkie, okleiliśmy swoje busy takim logo Rodzina 500+. Ruszyliśmy w trasę. Chcemy być w jak największej liczbie gmin, żeby dotrzeć do tych mieszkańców, którzy mają jakieś pytania i problemy lub chcieliby złożyć wniosek w jakimś takim właśnie nietypowym miejscu jak bus. Oczywiście tych pytań jest coraz mniej, bo z każdym tygodniem one się wyjaśniają. Działa też infolinia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, do której zapraszam i tam są rozwiązywane te pytania. Specjaliści udzielają odpowiedzi i codziennie jest tam ponad 150 pytań, jak pytałem w tej infolinii warszawskiej, także jest sporo. Mimo wszystko, że czas już od czasu minęło sporo, a jeszcze tyle pytań. Powiedzmy jeszcze, jak wygląda wdrażanie programu Rodzina 500+ w powiecie ciechanowskim. Ile środków zostanie na to przeznaczonych? W powiecie ciechanowskim jest dość spora liczba dzieci i osób uprawnionych do świadczenia. W tym roku będzie to ponad 40 milionów złotych do końca roku, czyli za każdy miesiąc i na każde dziecko uprawnione. Więc to jest ogromna kwota. Jeżeli ona w znacznej części zostanie na lokalnym rynku, to w sporej mierze pomoże i tym rodzinom, które mają dzieci, i przedsiębiorcom, którzy działają na tym terenie i oferują usługi dla rodzin. W Radzie Powiatu, trochę zmienimy teraz temat, w Radzie Powiatu Przasnyckiego pracuje pan w Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. Jako kierownik delegatury, na jakie obszary zamierza pan zwrócić szczególną uwagę? Znaczy, w Radzie Powiatu pracuję w tej kadencji w takiej komisji, natomiast wcześniej w Komisji Oświaty pracowałem. Sprawy budżetowe też mi są bliskie, bo jestem z wykształcenia ekonomistą.
Natomiast tu jako kierownik mam bardzo szerokie spektrum spraw, które docierają do mnie, czy różne skargi, czy sprawy społeczne, czy, więc będę się zajmował wszystkim, co spływa, to znaczy i reprezentował wojewodę we wszystkich tych obszarach, w których jest to konieczne. Także to są dość szerokie działania. Na brak pracy na pewno nie będzie pan narzekał. No już nie narzekam, tak. 3 lipca odbędą się przedterminowe wybory na wójta gminy Opinogóra. 18 maja minął termin rejestrowania komitetów wyborczych. Ile osób ubiegać się będzie o to stanowisko? No tak, niestety przykra sprawa i śmierć pana wójta na pewno zaskoczyła mieszkańców. Natomiast jeśli chodzi o nowe wybory, to zarejestrowało się 8 komitetów. Nie każdy komitet musi zgłosić kandydata na wójta. Jeżeli zbierze podpisy i wystawi takiego kandydata, to będziemy mieć 8 kandydatów, w tym obecną też panią komisarz pełniącą obowiązki wójta. I przypomnijmy, wybory odbędą się 3 lipca. Jak układa się panu współpraca jako przedstawiciela rządu, współpraca z lokalnymi samorządami, które reprezentują nieco inne barwy polityczne? Tutaj w administracji ja mam odpowiadać za sprawną współpracę z samorządami, więc staram się nie patrzeć na to, z jakiego komitetu startował dany wójt, czy prezydent, czy burmistrz. Staram się, żeby ta współpraca sprawnie przebiegała, żeby wdrażanie programu, chociażby teraz Rodzina 500+, sprawnie funkcjonowało. Odzywamy się do tych samorządowców, którzy mają problemy. Udzielamy informacji, instrukcji. Teraz objazd tego 500+, to jest znakomita okazja, żebym ja również się spotkał z samorządowcami, a pracownicy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, którzy na co dzień kontrolują gminy, też mogą się spotkać i porozmawiać z pracownikami gmin, GOPS-ów, MOPS-ów, którzy mają pytania, od razu otrzymują odpowiedzi, także wydaje mi się, że wygląda to bardzo sprawnie i faktycznie ci samorządowcy, którzy nas gościli, no, przyjęli nas bardzo dobrze i pracowników swoich oddelegowali do tego zadania, także niezależnie od barw partyjnych, tak, i z Platformy, i z PSL-u, i z niezależnych komitetów współpraca wygląda bardzo pozytywnie. I tak. Najważniejsze, bo tak wyglądała. Aż mnie to zaskoczyło. Na koniec naszej rozmowy chciałabym zapytać o pomysł, który pojawił się wydzielenia Warszawy z województwa mazowieckiego. Jak pan ocenia ten pomysł? Znaczy pomysł pojawił się pod tym względem, że w niedługim czasie Mazowszenie mogłoby otrzymywać środków na rozwój regionalny z funduszy unijnych. Natomiast czy ten pomysł z podziałem administracyjnym jest słuszny, to jest sprawa dyskusyjna, bo faktycznie w następnym rozdaniu unijnym będzie coraz mniej już środków na regiony. Nie wiemy, ile tych środków dostaniemy, a pozbycie się Warszawy z budżetu Mazowsza byłoby dość bolesne tu dla naszych terenów. Chociaż koncepcja wydzielenia takiego statystycznego Mazowsza, Warszawy od Mazowsza jakby, to jest koncepcja dobra i to jest koncepcja aktualnie realizowana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest tak, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wszystko neguje. Dobre pomysły, jeśli mają szansę na realizację, są podejmowane i jest kontynuacja tego, co zapoczątkował w końcówce rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Także jest ta kontynuacja tego rozdzielenia statystycznego Mazowsza i to będzie realizowane. Natomiast ten podział administracyjny jest, wydaje mi się, na razie w zawieszeniu, nie będzie raczej realizowany z tych słów, które docierają do nas. No tak, my na pewno o tym jeszcze będziemy informować, a nasz czas antenowy niestety dobiegł końca. Dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie. Ja również bardzo dziękuję, że znalazł pan czas na przybycie do naszego studia. Przypomnę tylko, że moim gościem był pan Krzysztof Bieńkowski, kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie. Pierwsza nasza audycja, mam nadzieję, że będą kolejne. Zapraszam. Tak, dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.